witam wszystkich. Nazywam się Tomasz Nebeling, wystąpię na kolejnej gali TFL4. Miałem okazję wystąpić również na gali TFL3. Niestety po niefortunnym ciosie palcem w oko walka została rozstrzygniętego. No contest. Mam nadzieję, że tym razem walka przebiegnie po mojej myśli i będę mógł pokazać, na co mnie stać. Tym razem moim przeciwnikiem będzie Grzegorz Szulakowski, rekord 3-1. Ma 3 wygrane, 1 porażkę. Widziałem jego walki. Po tym, co widziałem, mogę stwierdzić, że dość chaotyczny zawodnik. Dużo chce, a co potrafi, to zobaczymy w ringu. Mam nadzieję, że to moja ręka będzie podniesiona. Nie jest tajemnicą, że jestem parterowcem i większość swoich walk rozwiązywałem w parterze. Tym razem jednak bardzo ciężko trenowałem, przygotowywałem się w stójce. Między innymi sparowałem z mistrzem Polski w kickboxingu. Liczę na to, że walkę załatwię w stójce. Ostatni raz wszedłem do klatki, byłem mocno zawiedziony, ponieważ po 3-miesięcznych ciężkich przygotowaniach walka została nierozstrzygnięta, nie pokazałem wszystkiego, na co mnie stać. Tym razem na pewno będzie inaczej i dam z siebie wszystko i zobaczycie moje prawdziwe umiejętności. Na tej gali wyłącznej wspólnie z chłopakami będziemy reprezentowali również projekt Waleczna Lubelszczyzna. Mamy nadzieję pokazać, że Lubelszczyzna jest godna walki z innymi, nie jest wcale gorsza od innych regionów Polski. Zapraszam wszystkich moich kibiców 17 maja na galę TFL4 w Łęcznie. A ty, Szuli, pamiętaj, że kto dużo gada, ten mało może. Zapraszam do Łęcznie.